Politolog Uniwersytet Wypowiadam się. Jeszcze raz dziękuję. I teraz drugi głos, pan dr Łukasz Młyńczyk, politolog Uniwersytet Zielonogórski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, w ciągu 2 tygodni do Sejmu ma wpłynąć projekt dotyczący likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Przypomnę jeszcze raz, minister Jackiewicz, minister skarbu, został zdymisjonowany, ale jako argumentację, uzasadnienie, no, podano fakt, iż wypełnił swoją misję dotyczącą likwidowania Skarbu Państwa, no i stąd ta dymisja. Były słowa podziękowania. W żaden sposób nie odniesiono się do tych przecieków, do tych plotek, które pojawiły się w ciągu ostatnich dni, że być może minister Skarbu Państwa zostanie, no, rozliczony za pewne decyzje dotyczące obsadzania rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. No, myślę, że też nie może nas to specjalnie dziwić, że tego typu okazja do wyjaśnienia dymisji, jakim jest, można powiedzieć, koniec pewnej funkcji, jaką sprawowało Ministerstwo Skarbu, to zostało przez panią premier wykorzystane. Z drugiej strony też raczej trudno było oczekiwać, że pani premier odniesie się do takich przecieków, które gdzieś tam się pojawiały, do tych ciemnych chmur, które rzekomo zbierały się nad ministrem Jackiewiczem. W związku z tym, no myślę, że też oczywiście to nie jest w interesie władzy, aby można być na światło dzienne wypływały rzeczy, które nie są nigdy przyjemne dla wizerunku władzy, tak? Mamy świadomość tego, że PiS jednak chce być taką skonsolidowaną drużyną, w której można powiedzieć nie ma żadnych zawahań, że każdy robi to, co mu powierzono i można powiedzieć na chwałę ojczyzny, mówiąc trochę górnolotnie, ale tak niewątpliwie jest i teraz można powiedzieć taki rodzaj pewnej takiej politycznej zadry, gdzieś został bardzo skutecznie przykryty właśnie tym zbiegiem terminów, można powiedzieć. Aczkolwiek jest to zaskoczenie, samo odwołanie, dlatego że jeszcze chyba 2 tygodnie temu minister Jackiewicz mówił o tym, że nie ma do końca wizji tego, jak ma wyglądać Ministerstwo Skarbu w przyszłości. Także zdarzają się... Spekulowano o jego przyszłości, czy zostanie szefem tego wielkiego holdingu, który powstanie na miejscu. Tak, to o tym mówić, prawda? Także, zwłaszcza, że właśnie ja przysłuchiwałem się wypowiedzi kolegi profesora Krzyścika i wydaje mi się, że mówienie o panu ministrze Jackiewiczu jako drugim, trzecim szeregu jest troszeczkę też pewnym nadużyciem, dlatego że wbrew pozorom to była bardzo, można powiedzieć, interesująca postać na scenie politycznej i człowiek, który myślę, że w takim ujęciu technokratycznym przede wszystkim wiedział tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, o co w polityce chodzi i myślę, że on pewną pozycję mógł budować i ona była chyba mimo wszystko, wydawało się trochę bardziej znacząca niż go przedstawiano, no ale rzeczywiście ruch pani premier jakoś tę karierę, można powiedzieć, zatrzymał, prawda? Także tutaj być może mamy do czynienia z taką sytuacją, że jednak PiS chce być, można powiedzieć, postawić przede wszystkim na wykonywanie określonych funkcji, na wykonywanie określonych działań. Niekoniecznie, można powiedzieć, tworzyć pewne indywidualności polityczne, bo z tym akurat PiS, można powiedzieć, ma problem, ale widocznie nie jest mu to do niczego potrzebne. To jeszcze uzupełnię tę wiedzę. Na godzinę 15 została zwołana konferencja prasowa, na której wystąpi odwołany właśnie minister skarbu, to właściwie były już minister skarbu, Dawid Jackiewicz, a jego obowiązki do czasu wygaśnięcia funkcjonowania Ministerstwa Skarbu przejmie minister Henryk Kowalczyk. Do tego tematu oczywiście będziemy powracać. Za komentarz dziękuję. Dr Łukasz Młyńczyk, politolog Uniwersytet Zielonogórski. Dziękuję uprzejmie. A już teraz pozostaniemy przy kwestiach gospodarki, ekonomii. W naszym studiu pan Rafał Zasoń, wysokienapięcie.pl, portal wysokienapięcie.pl. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, korzystając z okazji, jest pan zaskoczony tą dymisją ministra skarbu? Prawdę mówiąc, oczekiwałem, że jednak minister dotrwa do chwili likwidacji tego resortu. Także trochę jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się, że tak szybko... Stara piosenka, jeszcze czerwone gitary. W tym rządzie. Jezus Maria. Ale po wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego, po wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, dowciapne. Takie było powszechne oczekiwanie partii i zjadostwo dowciapne. Premier zdecydowała, że nie ma sensu przedłużać tego oczekiwania, bo minister, który jest osłabiony, no jest złym ministrem. Po prostu nie ma takiej siły przebicia, nie ma woli podejmowania decyzji trudnych, których w tym resorcie nie brakuje. No to teraz o problemie, który dla niejednego ministra był problemem bardzo poważnym i bardzo ryzykownym, czyli polskie górnictwo. 7 miliardów złotych zostanie przekazane branży górniczej. To jest dobra informacja dla gospodarki, to jest dobra informacja dla podatników i to jest dobra informacja dla branży górniczej. To zależy, jak na to spojrzeć. Znaczy przede wszystkim... Stąd tyle pytań. Nie wiadomo, czy to będzie 7 miliardów, bo rząd ustawowo zwiększył
czy rząd poprzez Sejm zwiększył ustawowo limit wydatków, które mogą pójść na... Tak, i tak górna granica to jest 7 tak, miliardów. To jest 7 miliardów złotych. Nie wiadomo, czy tyle zostanie wydane, ale moim zdaniem to jest dobra informacja. Znaczy przede wszystkim paradoksalnie. Przede wszystkim dlatego, że to oznacza, że rząd liczy się z jednej strony z większą liczbą górników, którzy będą chcieli odejść, którzy dostaną odprawy, przejdą na tak zwane te wcześniejsze emerytury, przejdą na zasiłki przedemerytalne górnicze. Z drugiej strony więcej pieniędzy będzie potrzebne na likwidację kopalń. A kopalnie trzeba zlikwidować, bo nadpodaż węgla na rynku jest tak ogromna, że w tej chwili mamy do czynienia po prostu z produkcją na zwałach. Ta górka na zwałach węglowa nie maleje. Może maleje odrobinę, ale to jest ciągle ponad 5 milionów ton. Czy te 7 miliardów złotych, być może 7 miliardów złotych, to jest również być może sposób na zachowanie spokoju na Śląsku? Czy nie należy tego w takich kategoriach rozpatrywać? Oczywiście. No, górnicy mają odprawy, świadczenia nieporównywalne z żadną inną branżą w Polsce. No, mieliśmy do czynienia z upadkiem wielu zakładów przemysłowych w naszym kraju i żadna branża nie miała tak niesamowitych odpraw. Tak, i w przypadku żadnej branży też państwo w takim stopniu nie ponosiło kosztów likwidacji tychże kopalń. To z jednej strony wynika ze specyfiki. Także wciąż to lenistwo takie warszawskie, proszę państwa, lenistwo. Nie chce się pracować. Po prostu spółki same nie udzielają kosztów likwidacji kopalń. Po cztery dziady, po dwa zabraki. Tak samo w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, gdzie koszty likwidacji, wygaszania tego przemysłu brało na siebie w dużym stopniu państwo. No, a z drugiej strony oczywiście tak, no, siła związków zawodowych w tej branży jest nieporównywalna z żadną inną i one wywierają odpowiedni nacisk, z którym tak rząd czasami wydaje się niesłusznie musi się liczyć. Znaczy, czy musi, liczy się, a czasami wydawało się, że mógłby się liczyć mniej z korzyścią też dla branży. To jeszcze jedna kwestia. Czy te dodatkowe pieniądze na cały czas mówione przez polską firmę na pewno trafią do górnictwa, ale mogą trafić do górnictwa? Na pewno trafią. Może Polak w Polsce mówi, że 6 miliardów złotych, może 7, kto wie, to zależy od tego, jak się będzie rozwijać sytuacja na rynku, ale na pewno to już wiadomo, że rząd nie zmieści się w tym pierwotnym zakładaniu, będzie 3 miliardów złotych. No i tu pojawia się w takim razie najbardziej istotne pytanie. Czy to będzie kolejna pula pieniędzy dosypywana do tego garnuszka, który nazywa się górnictwo, czy też to będą pieniądze, które rzeczywiście przynajmniej w jakimś stopniu ten problem zaczną rozwiązywać. Ale odpowiedź na to pytanie, jeżeli pan pozwoli, za chwilę przypomnę, że gościem Polskiego Radia 24 w tej chwili pan Rafał Zasłoń, portal Wysokie Napięcie PR. Do tej rozmowy wracamy już za kilka minut po informacjach dnia. Autopromocja. Czwórka w niezmienionej formie nadaje zamiast na falach UKF w internecie i systemie DAB+. Programu można słuchać na stronie internetowej Czwórka Polski Radio.pl przez aplikację Polskiego Radia w telefonie, a także w odbiornikach cyfrowych. Najnowsze trendy, młode talenty, kultura, nowości ze świata nauki, technologii i energetyczna muzyka. Czwórka brzmi dobrze, tam gdzie chcesz. Ja nie powiem, że będę takim namiętnym śledzącym autopromocja. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Jest 14.30. Minister Skarbu Dawid Jackiewicz odwołany przez premier Beatę Szydło. W serwisie powiemy też o ustaleniach podkomisji smoleńskiej. Zajrzymy również do Bułgarii, gdzie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy zakończyło się spotkanie przywódców państw grupy Arajolosz. Nie da się tego słuchać. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Minister Skarbu Dawid Jackiewicz odwołany przez premier Beatę Szydło. Jak podkreśliła szefowa rządu, głównym zadaniem ministra Dawida Jackiewicza było przygotowanie planu dotyczącego likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Zadanie zostało wykonane. Podjęłam decyzję o odwołaniu ministra Dawida Jackiewicza, powiedziała Beata Szydło. Pan minister Dawid Jackiewicz wywiązał się ze swojego zobowiązania, z tego zobowiązania, które podjął, i przedstawił zarówno koncepcję, jak i przedstawił rozwiązania legislacyjne. Teraz Rada Ministrów będzie prowadziła proces legislacyjny i w ciągu najbliższych
tygodni projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu. W związku z powyższym podjęłam decyzję o odwołaniu pana ministra Dawida Jackiewicza w związku z tym, że wypełnił swoją rolę z funkcji ministra skarbu. Przypomnijmy, pod koniec lipca rząd przyjął uchwałę o likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Ustalono wówczas, że ministerstwo będzie funkcjonowało do końca tego roku, a od stycznia jego obowiązki przejmie nowy podmiot. Tymczasem konferencja Dawida Jackiewicza rozpocznie się za niecałe pół godziny. Pierwsze elementy samolotu znaleziono kilkadziesiąt metrów przed brzozą, w którą miał uderzyć. Informację przekazał przewodniczący podkomisji smoleńskiej dr Wacław Berczyński. Jak powiedział, wiadomości o odłamkach Tu-154M zostały utajnione przez komisje zajmujące się przyczynami katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Element samolotu znaleziono 60 metrów przed tak zwaną brzozą, pancerną brzozą. Następny odłamek znaleziono 30 metrów przed brzozą. Pan profesor Nowaczyk odnalazł ten TAS-38, który był ukryty w obu raportach. Podkomisja ustaliła też, że z polskiej czarnej skrzynki wycięto około 3 sekund zapisu i wstawiono w to miejsce fragment zapisu z rosyjskiego rejestratora. Ustalono, że w wyciętym fragmencie zapisu znajdowały się informacje o niesprawności silnika, generatorów i radio wysokością mierzy. Miało to nastąpić, gdy samolot znajdował się na wysokości 15 metrów. Rozpad konstrukcji samolotu nastąpił na odcinku około 900 metrów. Podkomisja twierdzi też, że nie ma dowodów na to, że generał Andrzej Błasik był w kabinie pilotów prezydenckiego Tu-154M w momencie katastrofy. Wiceprzewodniczący podkomisji profesor Kazimierz Nowaczek powiedział na konferencji prasowej, że na nagraniach głosów z kabiny nie zidentyfikowano głosu generała. Nagrania przebadano w kilku ośrodkach. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz zdecydował o odtajnieniu wszystkich materiałów dotyczących katastrofy smoleńskiej znajdujących się w zasobach resortu. Unia Europejska jest projektem, który zagwarantował Europie rozwój, tak mówił na zakończenie spotkania przywódców państw grupy Arajolosz Andrzej Duda. Prezydenci m.in. Polski, Niemiec, Włoch, Portugalii i Finlandii spotkali się w Sofii. Andrzej Duda podkreślał, że wszyscy uczestnicy szczytu byli zgodni co do tego, że projekt europejski jest istotny. Wszyscy opowiedzieli się za tym, że musi trwać i pozostać otwarty na inne państwa. Nie ma dzisiaj państwa w Unii Europejskiej, w którym poziom życia obywateli przed wejściem do Unii byłby wyższy niż dzisiaj. Nie ma dzisiaj takiego państwa w Europie. Na obecności w Unii Europejskiej w długim okresie czasu zyskują wszyscy i co do tego chyba nie ma specjalnych wątpliwości. Polski prezydent uważa, że teraz Unia Europejska powinna zrobić wszystko, by Brytyjczycy, jeśli opuszczą wspólnotę, za kilka lat chcieli do niej wrócić. To jest jeden z papierków lakmusowych tego, czy Unia nadal będzie się rozwijała w dobrym kierunku, czy złym kierunku. Jeżeli za kilka lat obywatele Wielkiej Brytanii będą skłonni rozważać powrót do Unii Europejskiej, będzie to oznaczało, że proces budowy Unii Europejskiej jest cały czas procesem sukcesu. Polski prezydent podkreślał, że z wieloma problemami, na przykład kryzysem migracyjnym, poszczególne państwa same sobie nie poradzą. Między innymi w tym przypadku Unia musi pokazać, że potrafi działać sprawnie i szybko podejmować decyzje. Kolejne spotkanie przywódców grupy Arajolosz odbędzie się w przyszłym roku na Malcie. Prognoza pogody. Dziś w kraju na ogół słonecznie. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie do 27 miejscami na południowym zachodzie. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o 15. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 14, Polskie Radio 24. Wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, Rafał Zasuń, portal wysokienapięcie.pl. To jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. No i wróćmy do tych 7 miliardów złotych. To jest nowy górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa. To zostało to uchwalone w środę przez Sejm. Właściwie nowela została przegłosowana przez Sejm, która wprowadza właśnie te zmiany dotyczącą większej puli pieniędzy, które mogą trafić do górnictwa. Dodajmy górnictwa węgla kamiennego, bo to głównie o ten węgiel chodzi. No i pytanie, które zadałem przed informacjami, na ile to jest kolejny
pakiet pomocowy, który trafi do tego coraz większego garnuszka z pieniędzmi przeznaczanymi w poprzednich latach na górnictwo. Na ile to są pieniądze i na ile widać pewnego rodzaju determinację w tym, żeby przynajmniej w jakiejś części problem górnictwa w końcu rozwiązać? Na początku należy się pewne wyjaśnienie. Znaczy, w górnictwie do czynienia z dwoma garnuszkami, z dwoma strumieniami pomocy. Jeden to jest strumień budżetowy, który może być przeznaczony tylko na ściśle określone cele, między innymi na, głównie na odprawy dla górników i na koszty zamykania kopalń. A drugi strumień, który płynie ze spółek Skarbu Państwa, to jest ten właściwy strumień, który ma podtrzymać przy życiu spółki górnicze i zapewnić im jakąś przyszłość. I w tym wypadku te 7 miliardów złotych to jest ten strumień, który płynie na koszty zamykania kopalń i przede wszystkim na koszty odpraw dla odchodzących z pracy górników. No tak, więc no on tutaj to niewiele zmieni. Ale w sensie... na ile te pieniądze są dowodem na to, że rzeczywiście jest wola, żeby te kopalnie, które zostały no już wpisane na tę listę najbardziej deficytowych, jednak zamknąć, a tych górników, którzy w tych kopalniach pracowali, no jednak przenieść gdzie indziej i dać im odprawy i wyprowadzić z branży górniczej. Znaczy, te sprawy wiążą się oczywiście, ale tylko częściowo, dlatego że górnicy odchodzą nie tylko z kopalń, które mają być zamknięte, odchodzą też z innych kopalń. I ten pęd do odchodzenia przy tych bardzo, powiedzmy sobie, godziwych warunkach, które zapewnia w tej chwili budżet, jest większy niż rząd oczekiwał. To już w tej chwili ponad, w samej kompanii wygląda ponad 4 tysiące górników. Ale to przepraszam, to kolejne pytanie. Czy w takim razie ten pęd, no, bardzo wskazany przy problemach górnictwa, w sytuacji, kiedy jest dużo większy niż się spodziewano, może się okazać też pewnym kłopotem? Nie, to się absolutnie nie okaże kłopotem. Natomiast kłopotem jest coś innego. To, że ten pęd górników do odchodzenia niekoniecznie wiąże się z zamykaniem kopalń, dlatego że o ile górnicy chcą odchodzić, tutaj no, powiedzmy rząd i spółki oczekiwały, że mniej górników się zgłosi, górników zgłasza się więcej, o tyle z zamykaniem kopalń jest ciągle problem, dlatego że przeciwko zamykaniu kopalń protestują nie tyle sami górnicy, ile przede wszystkim związki zawodowe, bo to jest dla nich, dla działaczy związkowych, sprawa bardzo trudna, ponieważ wiąże się z utratą posad w tych kopalniach związanych. W górnictwie funkcjonuje kompletnie anachroniczna struktura związkowa, ponieważ związki są nie tylko przy poszczególnych spółkach, co jest normalne, ale także w każdej kopalni jest kilkanaście związków, które mają swoich przewodniczących, swoich działaczy, którzy na tej kopalni rządzą, czują się panami i w związku z tym likwidacja tej kopalni oznacza likwidację ich etatów, likwidację ich wpływów, księstewek, które sobie tam wykroili. Więc każda walka, znaczy walka o każdą zamykaną kopalnię, są negocjacje, które idą jak po grudzie. No w tej chwili mamy do zamknięcia kopalnię Sośnica w kompanii węglowej. Rząd zdecydował się odroczyć wyrok na pół roku. To kompletnie niczego nie rozwiązuje. Mamy walkę o kopalnię Krupiński w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, gdzie związki protestują przeciwko jej zamknięciu. Zarząd spółki wydaje się zdeterminowany, żeby ją zamknąć, ponieważ jest to warunek ugody z obligatariuszami, z instytucjami finansującymi spółkę. No i mamy walkę o kopalnię Wujek Śląsk w katowickim holdingu węglowym, gdzie również no, ekonomicznego sensu żadnego nie ma utrzymywanie tej kopalni, ale oczywiście związkowcy bardzo tam aktywnie naciskają na rząd, żeby wyrok na tę kopalnię przynajmniej odroczyć. No, w sytuacji, gdzie jest nadpodaż węgla na rynku i tego węgla jest po prostu za dużo, ja tylko może żeby zobrazować, ile tego węgla jest, to na naszym portalu opublikowaliśmy slajd pochodzący z Agencji Rozwoju Przemysłu, który pokazuje, że gdyby zwały węgla, które są w tej chwili głównie na Śląsku, przywieźć do Warszawy, to przykryłyby całkowicie Pałac Kultury, łącznie z Igilicą. Więc bardzo obrazowe porównanie. No i nie zlikwidujemy tego nadmiaru węgla, z którym nie ma co robić, bo jego cena jest nieatrakcyjna. Oczywiście możemy go wyeksportować, dopłacając do niego. Tylko to sytuacji finansowej spółek nie poprawi, bo ten węgiel jest niekonkurencyjny na rynku światowym. Jest po prostu za drogi.
Jeśli nie zlikwidujemy nadmiaru mocy produkcyjnych, to pogrążymy całe górnictwo, ponieważ jeśli ten plan, ten biznesplan, który teraz, przypomnę, leży w Komisji Europejskiej i Komisja Europejska cały czas pilnie mu się przygląda, cały czas zadaje pytania, ale w gruncie rzeczy czeka z palcem na spuście, co się wydarzy. Ten biznesplan się nie powiedzie, to Komisja Europejska wzruszy ramionami i nie będzie miała wyjścia, zacznie procedurę nierozwolonej pomocy publicznej, zwrotu nierozwolonej pomocy publicznej, co skończy się oczywiście bankructwem spółek i no wtedy trudno sobie wyobrazić, co się będzie działo. Natomiast no ciągle jest jeszcze szansa, że ten plan się powiedzie. To jest funkcja wielu czynników, głównie cięcia kosztów w kopalniach i cen węgla na rynku światowym, ale przede wszystkim no, robota jest do wykonania po stronie spółek i rządu. No, ten rząd zrobił i tak przez ten niecały rok więcej niż poprzedni przez 8 lat, bo poprzedni rząd nie zdołał zamknąć żadnej kopalni. Mimo że powinna przynajmniej być świadomość strukturalnego kryzysu, który dręczy polskie górnictwo, tego, że to się fedruje i ciągle ale gdy wybuchał pożar, to go po prostu natychmiast, przynajmniej na chwilę, gaszono i tak to trwało. Tak, i tak to trwało, no, aż do momentu, kiedy już ta góra długów urosła na tyle, że zaszły przesłanki upadłościowe tak naprawdę. Spółki górnicze, w spółkach górniczych zaszły już przesłanki, przynajmniej w dwóch, zaszły już przesłanki do upadłości, no i rząd po prostu zatyka dziurę wszystkimi możliwymi środkami, które ma pod ręką. No ale to też jest możliwe tylko do czasu, ponieważ po pierwsze no, jest Komisja Europejska, która musi stać na straży traktatów i spilnować dopuszczalności pomocy publicznej. Zwłaszcza, że też Węgier ma wielu nieprzyjaciół i którzy interpelują Komisję Europejską, piszą o tym do niej, żądają interwencji. A też no, spółki energetyczne, które głównie finansują w tej chwili górnictwo, nie są aż tak bogate, żeby ciągle tam dokładać, bo mają swoje własne potrzeby. To w takim razie do tego tematu na pewno będziemy na antenie Polskiego Radia 24 jeszcze powracać. Za rozmowę bardzo dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był pan Rafał Zasuń, portal wysokienapięcie.pl. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Polskie Radio 24. 43 minuty po godzinie 14, Polskie Radio 24. Zmieniamy temat. Teraz sprawy międzynarodowe. W naszym studiu Karol Wasilewski, ekspert do spraw Turcji, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. No i porozmawiajmy w takim razie o tym, co dzieje się w tej chwili w Turcji, bo po tym, gdy Turcją, właściwie całą Europą wstrząsnął ten nieudany pucz, który był oczywiście bardzo mocno komentowany, mam wrażenie, że z każdym dniem to zainteresowanie wydarzeniami w Turcji malało. W tej chwili właściwie trudno znaleźć takie doniesienia, reportaże, które zajmowałyby się tym, jak wygląda sytuacja w Turcji. No a ta cały czas, mówiąc delikatnie, jest dość dynamiczna. Może nie jestem przekonany, czy to zainteresowanie malało. To na pewno efekt jest też tego, że skończył się ten tak zwany... To już nie jest ta skala. Skończył się po prostu sezon ogórkowy, dlatego zaczęliśmy zwracać uwagę na nasze podwórko. No też trudno by było, gdybyśmy nie monitorowali takich rzeczy, jak no wczorajsze przemówienie pana Junckera, tak? Natomiast sytuacja w Turcji, rzeczywiście tu się zgodzę, że jest ciągle dynamiczna i ona tak naprawdę z tych popuczowych torów jeszcze nie wypadła. Na czym w takim razie polegają te popuczowe tory? Bo gdy choć trochę zaczniemy się w ten temat turecki obecnie wgryzać, to zauważymy, że właściwie non-stop dochodzą do nas informacje mówiące o kolejnych aresztowaniach, kolejnych zwolnieniach, kolejnych nawet nie tyle osobach, co zawodach czy też branżach, które znajdują się pod ostrzałem rządu, pod ostrzałem Erdogana. Może na początek właśnie tak całościowo, że ta sytuacja popuczowa rozgrywa się tak naprawdę na tym etapie na trzech płaszczyznach, tak moglibyśmy to opisać. Pierwsze to jest właśnie sytuacja wewnętrzna i te tak zwane czystki w administracji i w różnych sektorach administracji, powiedzmy, no może szerzej administracji tureckiej. Druga to walka z tą tak zwaną partią pracujących Kurdystanu, a trzecia no to co się dzieje w Syrii. Te wątki oczywiście są ze sobą w pewien sposób powiązane, no chociażby tym mianownikiem wspólnym
jest ta sytuacja popuczowa. Natomiast głównie na tych trzech elementach toczy się obecnie debata w Turcji. No i one tak naprawdę są też bardzo istotne dla przyszłości Turcji. No to w takim razie po kolei. Zacznijmy od polityki wewnętrznej, dotyczącej no, tego rynku politycznego. Były czystki w policji, były czystki w służbach, były czystki w wojsku. No to oczywiste po puczu. Były gigantyczne czystki w urzędach administracji centralnej, w sądownictwie. Teraz dochodzą do tego czystki w szkolnictwie, w szkołach wyższych. Najnowsze doniesienia samorządy. 28 burmistrzów podejrzanych o terroryzm i zostało zdjętych ze swoich urzędów. Część z nich trafiła za kraty. Z jednej strony jest to proces, który ciągle trwa tak naprawdę od samego stłumienia tej próby zamachu stanu. Natomiast drugi rzeczywiście... Jest to proces, który zatacza coraz szersze kręgi, na co opozycja również zwraca uwagę. Niedawno zresztą został opublikowany raport, czy w zasadzie główna partia opozycyjna przedstawiła wnioski z tego raportu, a więc Republikańska Partia Ludowa, która wskazywała, że czystki po pierwsze zataczają coraz szersze kręgi, a po drugie dotyczą ludzi nie tylko powiązanych z tym, co rząd na początku argumentował, czyli z tym tak zwanym ruchem Gülena. I teraz właśnie wchodzimy w ten drugi wątek tych burmistrzów zniesionych jakby z urzędu. Tak, na podstawie prawa o stanie wyjątkowym. I wchodzimy w kolejny wątek, kogo te czysty zaczynają dotyczyć, a mianowicie osoby, które rzekomo są związane z partią pracujących Kurdystan. Prawo o stanie wyjątkowym dało ku temu możliwość, tak? Dało możliwość do przeprowadzenia takiego posunięcia, jakie rząd przesunął w odniesieniu do tych burmistrzów. Dają również podstawy do tych, no właśnie tego, co mówimy jako teraz głównym problemie tak naprawdę, czyli tych 12 tysiącach na tym etapie nauczycieli, którzy gdzieś tam zostaną tak naprawdę chyba przeniesieni, a nie zwolnieni z pracy, bo to chyba na tym etapie w ten sposób to funkcjonuje. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Natomiast ważne jest to, i tu wchodzimy w kolejny właśnie... Skoro mówimy o stanie wyjątkowym, skoro mówimy o powiązaniach z terrorystami, to trudno sobie wyobrazić, żeby 17 tysięcy nauczycieli było związanych z terroryzmem. I to jest właśnie jeden z argumentów, który pojawia się w tej debacie, powiedzmy, w miarę krytycznej wobec tego, co się dzieje w Turcji. I znowu musimy tym razem wkroczyć w tę szerszą płaszczyznę. Bo na przykład argumentują niektórzy tureccy dziennikarze, którzy tak powiedzmy sceptycznie podchodzą do tych czystek. No dobrze, wiemy, że te czystki muszą zostać dokonane. Taka jest argumentacja. To jest pierwszy element. No ale jak uznać, kto na te czystki tak naprawdę zasługuje? Powiedzmy, skupmy się na razie na tym ruchu Gülena. Po pierwsze, na jakiej zasadzie można uznać, że osoby, które były wyłącznie sympatykami, powiedzmy, tego tak zwanego ruchu Gülena, zasługują na czystki, bo były zaangażowane w jakikolwiek sposób w pucz? Rząd tutaj ma bardzo ciekawe argumenty swoje. Po pierwsze, bazuje tę swoją argumentację na korzystaniu z takiej aplikacji Pilot, z której rzekomo mieli korzystać, tak, puczyści. I to jest jakby pierwszy argument. Natomiast drugi, bardzo sprytny argument rządu, to jest właśnie taki horyzont czasowy dla dokonywania tych tak zwanych czystek. Otóż rząd określił, że tym horyzontem czasowym jest afera korupcyjna. I w odniesieniu do tego, jak kto się wobec tej afery korupcyjnej odniósł. A dlaczego to jest takie ciekawe? Bo tak naprawdę, wracając do tych debat, wiem, że to jest sprawa troszeczkę zamieszana, ale no niestety takie jest to życie obecnie w Turcji. Jeśli wrócimy do tego podstawowego pytania, co to znaczy, że przyczynili się do tej sprawy tak zwanego ruchu Gülena? No to moglibyśmy ustalić, że zaraz. Ale przecież turecki rząd sam wzmocnił ruch Gülena w pierwszych latach, czy można powiedzieć nawet w pierwszej dekadzie swoich rządów. Natomiast jeśli rząd stawia horyzont czasowy od 2013 roku, czyli od tej afery korupcyjnej, czyli od tego wielkiego rozbratu politycznego, tego nieformalnego upadku, tego nieformalnego sojuszu politycznego między rządem a ruchem Gülena, no to jest, można powiedzieć, czysty, tak? Wszystko, co działo się przedtem, zapominamy, popełniliśmy błąd i idziemy dalej. I może zamykając ten wątek tych debat, one właśnie dotyczą między innymi tych nauczycieli, wracamy teraz do nich. Na jakiej zasadzie ci nauczyciele zostali oskarżeni o powiązane z
partią pracujących Kurdystan. Jest na tym etapie bardzo wcześnie, żeby mówić, jakie to są podstawy, natomiast napływają do nas sygnały, między innymi przez Republikańską Partię Ludową, że tym takim horyzontem, w zasadzie to już nie jest horyzont czasowy, tylko wydarzeniem, które sprawił, że oni zostali postrzegani jako zwolennicy partii pracujących Kurdystanu, wydarzeniem tym miał być udział w proteście pod koniec grudnia ubiegłego roku. Nie wiemy na tym etapie oczywiście, czy jest to prawda, bo musimy oczywiście poczekać. Moja najmilsza koleżanka za Andrzej. Coraz szerszego zataczania kręgu. Rzeczywiście to jest coraz szerszy krok. I co ciekawe, rząd wydaje się tego świadomy. Zwróćmy uwagę, że sam Tayyip Erdoğan, czyli prezydent Turcji, niedawno powiedział coś, co wielu komentatorów w Turcji zaskoczyło. A mianowicie powiedział, że niektórzy wykorzystują te czystki do realizacji swoich własnych interesów i że tak nie powinno być, tak? Bo wiemy również z innych przecieków medialnych, że no właśnie w ten sposób niektóre osoby, które zostały, powiedzmy, wyznaczone do przeprowadzenia, powiedzmy, audytu, jakkolwiek dziwnie to brzmi w tej sytuacji, czyli wskazania, które osoby, powiedzmy, z danych urzędów mogą być sympatykami tego tak zwanego ruchu Wilena, wykorzystywały ten argument do jakichś takich personalnych batalii. Mamy takie sygnały i to jest coś, co mimo wszystko pewne rzeczy nie tłumaczy, bo ciekawe jest to, jak łatwo przeskakujemy z argumentacji zwolennicy partii pracujących Kurdystanu do argumentacji zwolennicy ruchu Wilena. No, i o jak gigantycznych kręgach. To jest właśnie jakby kolejny dowód na to, że to znaczy nie dowód, argument, że te kręgi zataczają coraz szerszy, znaczy, że te czystki zataczają coraz szersze kręgi, tak? Sama ta już przetaczana wielokrotnie w tej rozmowie Republikańska Partia Ludowa wskazywała, że te czystki na tym etapie dotykają już osoby związane z lewicą, czy osoby, które no, określa się jako kemalistów, tak? Czyli zwolenników ideologii, powiedzmy, Ataturka. Natomiast, i żeby dokończyć ten wątek, że rząd zwraca na to uwagę, że komu ma powstać komisja, która będzie dokonywała no właśnie, nie wiem, restytucji dóbr w odniesieniu do tych osób, czyli ich ewentualnego powrotu na stanowisko. Natomiast tutaj znowu opozycja zwraca... Dokładnie tak. Natomiast tutaj znowu opozycja zwraca uwagę na to, że okej, wierzymy, że tak będzie, no ale cóż, te procesy pewnie będą się toczyć latami, a ludzie będą mieli życie zmarnowane. Mimo o dziesiątkach tysięcy ludzi w tej no, oczywiście mówimy o tej części, która nie zostanie z tej administracji ostatecznie wydalona, tak? Więc to nie będzie tak, że oni wszyscy, znaczy 100% na pewno nie jest w to zaangażowanych, tak? Natomiast z drugiej strony 100% na pewno nie zostanie, znaczy ten proces nie zostanie zweryfikowany. Natomiast kiedy przeniesiemy się właśnie na ten proces jakby drugiej, powiedzmy, płaszczyzny sytuacji pobudżowej, czyli Partia Pracujących Kurdystanu, to jest płaszczyzna bardzo istotna z punktu widzenia przyszłości Turcji. Na etapie zamachu stanu, czy nawet dogaszania tego tak zamachu stanu i krótko, może na fali tej atmosfery jedności narodowej, jaka w Turcji zapanowała, niektórzy tureccy komentatorzy, dziennikarze zastanawiali się, czy jest możliwe, że rząd zdecyduje się na powrót do negocjacji pokojowych. Po czym premier Yildirim powiedział, że nie będzie czegoś takiego jak negocjacje, no to w zasadzie chyba nie mogę tego na polski przetłumaczyć na antenie, bo to jest gra słowna, ta, która w języku polskim negocjacje, wiadomo, jak się można, tak? No, w każdym razie, że nie będzie czegoś takiego jak negocjacje. I wiele wskazuje na to, że rząd zdecydował się na siłowe rozwiązanie problemu i na takie są przynajmniej sugestie, ostateczną likwidację militarną partii pracujących Kurdystanu. To otwiera cały worek potencjalnych wątpliwości, no i oczywiście potencjalnych problemów. Oczywiście uda nam się zarysować wyłącznie część, tak? Natomiast pojawia się pytanie, czy jest w ogóle możliwe coś takiego jak militarna likwidacja partii pracujących Kurdystanu? Organizacja, która przyzwyczaiła się do, od tylu lat swojego funkcjonowania do zmieniających się warunków, i która potrafi się do tych warunków przystosować i jakoś w pewnym momencie wyjść do nich, powiedzmy, na inicjatywę. Mówimy w tej chwili, znaczy w tej chwili, gdy zrozumieć te słowa dosłownie, to mówimy o wieloletniej krwawej wojnie domowej, po prostu. Wojnie domowej to akurat jeśli chodziłoby o kwestie definicyjne, to jest to sprawa problematyczna, natomiast z pewnością wieloletniej konfrontacji, to konflikcie o bardzo też musimy pamiętać szerokim polu rażenia, bo znowu tutaj liczba ofiar jest bardzo trudna do określenia, ale najbezpieczniej
byłoby powiedzieć, że od 1984 roku to konflikt kurdyjski pochłonął około 40 tysięcy osób. Natomiast wracając, jakby ta militarna likwidacja rzekomo miałaby się opierać na ofensywnym, powiedzmy, wyjściu do PKK, to znaczy bombardowaniu siedzib partii pracujących Kurdystanu, rzekomo fizycznej likwidacji jej liderów i rzekomo miałaby zostać wsparta również komponentem regionalnym, który polegałby na tym, że to między innymi co Turcy zrobili w północnej Syrii, odcięciu terytorium Syrii, czyli zmniejszeniu mobilności bojowników partii pracujących Kurdystanu i co ciekawe, zmniejszeniu tej mobilności również we współpracy z Barzani, czyli z irackimi Kurdami w Iraku. Wielu ekspertów powątpiewa w taką możliwość. Tutaj muszę zaznaczyć, że wielu ekspertów w ogóle powątpiewa w możliwość militarnej likwidacji partii pracujących Kurdystanu, argumentując, że mimo, że rząd zgłasza takie postulaty, to prawdopodobne jest jednak to, że rządowi chodzi o jak największe zmiękczenie organizacji przed powrotem do stołu negocjacyjnego. No i pewnego rodzaju gra również na użytek wyborców. Polityki wewnętrznej z pewnością. Tak, to jest, musimy też pamiętać, że to przyniosło pewne rezultaty, tak, całkiem wymierne Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w postaci powrotu do władzy samodzielnej. No i niestety na tym drugim członie tej bardzo skomplikowanej układanki musimy zakończyć. Kwestie syryjskie przy następnej okazji. Panie Karol, jeżeli pan pozwoli. Karol Wasilewski, ekspert do spraw Turcji, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Lista przebojów to kefe. Jakie radio? Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Gazy? Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. Z sekretu Napoleona w Carrefour należy dać każdemu super rabat. Aż 20% na wszystkie tablety, laptopy, komputery i drukarki. W formie e-bonu na kolejne zakupy. Oferta ważna od 16 do 18 września. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Teraz kupując suplement diety Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. A ostatnio ciężko z tym u mnie. Dlaczego? Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, tweetowanie, SMS-owanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A ty, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem. Witamy Pieńkowską. Witamy Pieńkowską. Także proszę Państwa, dzisiaj 15, to musicie sobie utrwalić 15 września 2016. Bądźcie z nami, kochani. 15 września 2016. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, dzień, a wyciąg z menu snu ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Euro. Kończy. Dlaczego ludzie wybierają studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej? Chce się rozwijać, zdobywać nowe kontakty, uczyć się od praktyków i znaleźć lepszą pracę. Oferta WSB jest bardzo szeroka. Bez trudu znalazłam tu studia podyplomowe, dzięki którym poczułam się pewniej w pracy. Zapisz się na studia podyplomowe do 19 września i studiuj 600 zł taniej. Wyższa Szkoła Bankowa. Miejsce spotkań praktyków. Urządzenia firmy Atom. Naprawiamy iPhony, iPady, iPody, komputery stacjonarne, MacBooki i Apple Watche. Zdalnie, door to door oraz w serwisach stacjonarnych MacLife. Warszawa, Puławska 31, Szaserów 105A oraz Poznań, Głogowska 58. MacLife.pl. Twój serwis Apple. Zamieszkaj w nowym, ekskluzywnym miasteczku Dokwi. Dokwi to miasteczko bez problemów. Zamów wizytę w naszym domu pokazowym i poczuj się jak u siebie. Już dziś. Dokwi to spokój, doskonała lokalizacja i systemy bezpieczeństwa, które sprawią, że nie dostaje się tu nikt w okolicy.
24. To miasteczko nigdy nie zejdzie na psy. Dukwil. Spektakl na podstawie tekstu Larsa von Trier. Już od 24 września w Teatrze Syrena. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vital dla kobiet? Zapraszam na program Szukając Ciebie. Cały czas jest czwartek o 19.15 w Polskim Radiu 24. Łukasz Warzec. Dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vital dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vital dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audio.pl. Informacje dnia. Premier Beata Szydło poinformowała, że odwołała Dawida Jackiewicza z funkcji ministra skarbu państwa. W związku z tym, że wypełnił swoją rolę... Pierwsze radio informacyjne. Pierwsze elementy samolotu znaleziono kilkadziesiąt metrów przed Brzozą, w którą miał uderzyć, poinformował przewodniczący podkomisji Smoleńskiej dr Wacław Garczyński. Elementy samolotu znaleziono kilkadziesiąt metrów przed Pierwsza minister rządzie PiSu Beata Szydło odwołała ministra skarbu Dawida Jackiewicza za chwilę gorące komentarze z Sejmu. Połączymy się też z reporterem Tok FM, który śledzi posiedzenie podkomisji powołanej przez ministra Macierewicza do zbadania katastrofy smoleńskiej. Informacje ze świata, władze Syrii blokujące dostawy pomocy humanitarnej. Katarzyna Okrińska, zapraszam. Premier Beata Szydło poinformowała, że odwołała Dawida Jackiewicza, rządził resortem skarbu od wygranych przez PiS wyborów parlamentarnych od lat, związany był z wrocławskimi strukturami partii. Pola Krytyjna, jak? Wylała się już pod koniec ubiegłego tygodnia. Zaraz będą rzadki polskiego Sejmu. Krytykował Jarosław Kaczyński. Prezes PiSu mówił, że wokół spółek skarbu państwa pojawia się zbyt wielu cwaniaków. Niespełna godzinę temu premier zapowiedziała nie tylko dymisję, ale i likwidację. Beata Szydło ogłosiła także, kto będzie teraz odpowiedzialny za formalną likwidację ministerstwa. Złodziei, proszę pani. Członek Rady Ministrów, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, pan minister Henryk Kowalczyk. Cały proces zakończymy do końca tego roku, być może nawet szybciej. Zależy nam na tym, ażeby właśnie ten proces przebiegł jak najszybciej i jak najsprawniej. Tyle szefowe rządu łączy się już z Sejmem i Karoliną Lewicką. Karolina, powiedz, jak wynik ministra skarbu, komentują politycy, z którymi rozmawiałaś. Dobra, bo zdaniem opozycji minister skarbu nie dał rady. Tyle, że o czym przekonuje poseł PO Marcin Kierwiński, to tylko odblask walk wewnętrznych, a nie próba naprawienia złej sytuacji. To jest efekt tak, że przekonanym do nóż Prawa i Sprawiedliwości okazało się, że minister Jackiewicz w tych przepychankach jest po prostu najsłabszy. Wygrywają się politycy, którzy są ludzie ucha prezesa. Z Jackiewiczem czy bez, w spółkach skarbu państwa bez zmian, wtóruje polityk Nowoczesnej Paweł Dawid. To właściwie nie jest tylko kwestia pana ministra, dlatego że swoich ludzi w spółkach Skarbu Państwa ma pan Adam Mityński, swoich ludzi w spółkach Skarbu Państwa ma pan Jarzyn Brudziński, pan minister Ziobro, pan minister Kamiński. I zdaniem Nowoczesnej potrzebny jest zewnętrzny audyt polityki kadrowej PiS w państwowych firmach. Sejmu Karolina Lewicka, dziękuję. Proszę nie spodziewać się, że komisja przedstawi winnych, mówił dzisiaj Antoni Macierewicz podczas konferencji prasowej podkomisji, którą jego resort powołał do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Na posiedzeniu komisji był reporter Tok FM Tomasz Paska. Powiedz, czy spełniły się zapowiedzi, że poznamy nowe fakty w sprawie katastrofy? Trudno uznać, że podkomisja powołana przez Antoniego Macierewicza przedstawiła coś nowego. Szefowie nie użyli ani razu słowa wybuch, ale znów pojawiła się teoria o rozpadzie samolotu jeszcze przed zbliżeniem się do Feralnej Brzozy. Twierdzą też, że z nagrania dźwięku z rejestratorów Tupolewa wyciąto kilka sekund i na tej wersji nagrania, którą analizują, słychać sygnały o niesprawności jednego z silników generatorów i wysokościomierzy. Kolejnym dowodem na manipulację poprzedników badających katastrofę ma być wypowiedź ówczesnego szefa MSW Jerzego Millera, który sugeruje ujednolicenie polskiego i rosyjskiego raportu, by zapobiec, jak się wyraził, mitom i spiskom. Członkowie komisji nie dopowiadają jednak, że badające katastrofę nie starały się usunąć szumów z nagrań z kabiny samolotu. Widzisz? I z tego powodu być może będzie kłótnia w Sejmie. Na miejscu katastrofy, co jest całkowicie nieprofesjonalne. Niektóre elementy rozbitego samolotu znaleziono dopiero pół roku po